Karolu, czym jest biohacking? Biohacking jest sztuką i nauką stawania się super człowiekiem. Tak twierdzi Dave Asprey, twórca tej filozofii. Dodaje on do tego, że biohacking polega na modyfikacji środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego, żeby uzyskać maksymalną kontrolę nad własną biologią. I teraz to tylko od nas zależy, co my z tą biologią zrobimy, ponieważ możemy ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Ja stworzyłem troszkę szerszą według mnie definicję, która opisuje biohacking jako filozofię optymalizacji zdrowia i zwiększania efektywności psychofizycznej. A kto może skorzystać z biohackingu? Kto może skorzystać? Wiesz co? Każdy, bo biohacking jest tak naprawdę dla każdego i jest on wielowymiarową technologią, która pomoże poprawić nam każdy aspekt naszego życia. I teraz mogą z niego skorzystać osoby z różnego rodzaju dolegliwościami, chorobami, które wracają po ciężkich chorobach, takich jak na przykład nowotwór, tego typu rzeczy. I biohacking świetnie tutaj podniesie poziom energii, poprawi samopoczucie, odżywi ten organizm i będzie świetną taką furtką do tego, żeby na tym etapie naprawy pójść dalej i zacząć z tego narzędzia korzystać jako właśnie z filozofii zyskiwania maksymalnego performansu fizycznego i mentalnego. Więc biohacking będzie świetny zarówno dla osób po różnego rodzaju problemach zdrowotnych lub dla osób, które chcą podnieść swój performance psychiczny, fizyczny, czyli mogą to być sportowcy, przedsiębiorcy, osoby, które naprawdę intensywnie pracują i mają taki mega intensywny tryb życia, bo narzędzia, które znajdziecie w książce Biohacking Przewodnik dla początkujących, nie tylko podniosą poziom energii i poprawią funkcje kognitywne, czyli to, że mózg będzie pracował lepiej, wpłyną również super na sylwetkę i dadzą nam takiej ogólnej energii, powera do życia. Znamy już efekty, a jeżeli zacznę, skąd będę wiedziała, że już biohakuję? Przede wszystkim zauważysz, że kiedy będziesz budzić się rano, będziesz czuć się o wiele pozytywniej. Co to oznacza? Będziesz budziła się z wyższym poziomem energii, z lepszym samopoczuciem, będzie ci się chciało chcieć. Więc po prostu te narzędzia sprawią, że będziesz mogła wznieść wszystkie rzeczy, które robisz w swoim życiu, na wyższy poziom. Oprócz tego, że to się stanie, poprawi się również twoja sylwetka, zyskasz super wysportowaną sylwetkę małym nakładem pracy, bo to, że sylwetka się zmienia, jest efektem ubocznym narzędzi, z których korzystamy, bo przede wszystkim one są furtką do lepszej jakości życia na wielu różnych płaszczyznach, niezależnie co robimy.